Witam, dzisiaj recenzja nowej restauracji Max Burger Premium, który się reklamuje, że ma lepsze burgery od McDonald's i Burger Kinga, co jest nieprawdą, bo dzisiaj zjadłem i no niestety nie ma pozytywnego wrażenia poza bułkami, które są smaczne i mogłyby być takie w McDonaldzie i Burger Kingu. Reszta pozostawia wiele do życzenia. Najpierw zalety powiem. Oprócz bułki to te, że burgery są dość spore i można się jednym burgerem najeść, co nie jest takie oczywiste w Burger Kingu czy w McDonaldzie, żeby się najeść kanapką z pojedynczym mięsem. W Max Premium najemy się taką kanapką, jest ona odpowiedniej wielkości. I na tym zalety się kończą. Wady to brudno jest w restauracji, w toalecie. Długo się czeka na posiłek, to też nie jest dobre. Obsługa jest miła, lokal przyjemny, choć miejsca do siedzenia są niewygodne. I tu następna wada właśnie, wady są też wysokie ceny, bo na przykład kanapka z podwójnym mięsem kosztuje 19 zł, gdzie w McDonaldzie można kupić kanapkę z podwójnym mięsem za około 13 zł. Jest to duża różnica i następne, chodzi o jakość napoi. No, jakość napoju jest podrabiana, to znaczy Coca-Cola nie smakuje jak Coca-Cola i jest źle skalibrowany dozownik, smakuje jak jakaś najtańsza Coca-Cola i tutaj nie można powiedzieć, że Premium King wygrywa z McDonald'em, z Burger Kingiem, bo w McDonaldzie Coca-Cola smakuje jak Coca-Cola, jest bardzo dobrej jakości, w Burger Kingu jest bodajże Pepsi. Ja nie przepadam za Pepsi, gorsze smaku, no i na trzecim miejscu jest ten Premium King, gdzie w ogóle Coca-Cola nie smakuje jak Coca-Cola. Reasumując, dlaczego McDonald's jest najlepszy, ma najniższe ceny spośród tych trzech firm i nie oszukuje na napojach, dodatkowo dużo lokali, duży wybór jest, wszystko przemawia za McDonald'em. Na drugim miejscu Burger King, bo ma najlepsze mięso, najbardziej wyraziste kanapki są w smaku. A na trzecim miejscu właśnie jest Premium King, gdzie kanapki są bez smaku, jest rewelacyjne, są bułki. Natomiast cała kanapka jest bez smaku, taka nijaka. Mięso jest też bez smaku, aczkolwiek fajnie się je gryzie i je. Najlepsze burgery moim zdaniem są Burger Kingu, na drugim miejscu w McDonaldzie, na trzecim miejscu właśnie Premium King. Natomiast McDonald's wygrywa cenami i niewątpliwie jest liderem na rynku, bo ma najniższe ceny, największy wybór, najwięcej lokali i w przeciwieństwie do Burger Kinga ma Coca-Colę zamiast Pepsi, co też nie jest bez znaczenia. Dodatkowo ma najlepszą obsługę, najbardziej przestrzega standardów, najczystsze restauracje ma, gdzie w Premium King, właśnie gdzie dzisiaj byłem na Warszawie, na Wilanowie, było bardzo brudno, mimo że byłem o wczesnej godzinie, około 12, gdzie nie mogło być dużo ludzi od rana, to restauracja wyglądała na brudną, także reklama kłamie. Co wy o tym sądzicie? Do usłyszenia. Hej.